Witam Państwa. 2 lata temu odeszła Maria Przebindowska, animatorka kultury i życia społecznego w Opolu. O jej działalności, cennych inicjatywach opowiada wystawa Z miłości do Opola, z miłości do ludzi, którą wraz z synami i mężem zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Jak pan wspomina dzieciństwo w domu kreowanym przez Marię Przebindowską, pana mamę? No, wspominam bardzo pięknie. No, to był cudowny czas. Dorastaliśmy w takim domu pełnym ciepła, miłości. I pełnym muzyki, tak, bo od dzieciństwa zarówno ja, jak i mój starszy brat chodziliśmy do szkół muzycznych, więc tej muzyki było bardzo dużo. I mama z czasem też tą muzykę poznawała tak bardziej. A kiedy moja przygoda zaczęła się z muzyką rozrywkową i z muzyką konkretnie jazzową, no to tym bardziej weszła razem ze mną w ten świat. A co by pan zagrał dla swojej mamy? Co lubiła słuchać? Czego? Lubiła bardzo różnorodną muzykę i można powiedzieć, że każdą, która jest na poziomie, i muzyka klasyczna też wchodziła w grę, natomiast myślę, że muzyka rozrywkowa bardziej i też muzyka jazzowa. No i dużo tej muzyki zazwyczaj miała ten repertuar taki swój ulubiony, który ja grałem. Co panu przekazała na drogę życia takiego istotnego? Co mi przekazała? Przekazała mi miłość przede wszystkim, wiarę w drugiego człowieka i taką siłę energetyczną, żeby zawsze znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, a człowiek często po prostu jest w takich sytuacjach dosyć trudnych, bo takie jest życie, to żeby zawsze widzieć światło w tych trudnych chwilach i potrafić z tego wyjść. Otworzył pan na rzecz wystawy o swojej żonie Marii Przebindowskiej rodzinne archiwum. Co takiego możemy zobaczyć, czego dowiedzieć się nowego o pana żonie? No więc możemy zobaczyć cały szereg jej dokonań, jej osiągnięć w postaci dyplomów, wyróżnień, nagród, orderów, odznaczeń i tym podobnych, więc żona dostała tego naprawdę mnóstwo. Ja się nie spodziewałem nawet, że tyle rzeczy kryją te domowe archiwa. No i w momencie, kiedy zaczęliśmy to wszystko odkrywać, byliśmy no, szalenie zdumieni, że taka ilość się zebrała. Żona po prostu otrzymywała nagrody i tymi nagrodami cieszyła się oczywiście, ale chowała je potem skrzętnie, no i one szły po prostu w zapomnienie. Zawsze pan towarzyszył żonie przez tyle lat. Jak pan wspomina Marię Przebindowską jako partnerkę, małżonkę? No cóż, mogę powiedzieć, że no była wspaniałą kobietą, wspaniałą znakomitą matką, no partnerką życiową wyjątkową. Ale wymagającą na pewno. Tak, ale też miała olbrzymie serce dla nas wszystkich mężczyzn i po prostu potrafiła tym swoim ciepłem nas tak łagodzić w tych wszystkich jakichś problemach, sporach czy konfliktach. No, była po prostu wyjątkowa.
Rok temu mieliśmy możliwość uczestniczyć w premierze Pana książki Piękne chwile, poświęconej Marii Przebindowskiej, Pana mamie. Dzisiaj nowa odsłona opowieści o Marii, tym razem wystawa. Na co kładziecie akcent w tej wystawie? Ja chciałem, żeby kluczem do tej wystawy było pytanie, skąd w ogóle w człowieku bierze się taka potrzeba działania w sposób altruistyczny, działania na rzecz innych, działania społecznego, w bardzo różnym aspekcie, bo przecież taka postawa jak postawa mamy nie jest postawą zupełnie wyjątkową, ale jest na tyle szczególna, ponieważ nie spotyka się aż tak często w społeczeństwie w ogóle, że warto o niej po pierwsze mówić, a po drugie zastanowić się, skąd w tych ludziach taka potrzeba działania na bardzo różnych oczywiście przestrzeniach i bardzo różnej skali, w zależności od tego, gdzie, kto, w jakim środowisku się znajduje i to oczywiście warunkuje jego sposób aktywności tej społecznej, ale skąd taka potrzeba? No i dochodzę do wniosku, że to jest chyba tradycja, którą wynosi się z domu, jako pewien genotyp. Mama pochodziła z takiego domu i o tym jest też wystawa, ponieważ mama mało opowiadała o sobie, ale myślę, że to jest wartość tego, żeby wskazać jakby ten moment, w którym to się zaczęło. Mama pochodzi z takiego domu, z domu kresowego i babcia była Czeszką, dziadek był Polakiem, ale wychowanym w zaborze austriackim. I w domu był taki tygiel kulturowy, który sprawiał, że myślę, że wszyscy członkowie tej rodziny potrafili postrzegać innego, potrafili postrzegać człowieka jako w ogóle człowieka, niezależnie od kontekstu wyznaniowego, właśnie kulturowego, pewnych tradycji, które się wnosiło w domu, a tym samym w tym domu to było bardzo bogate, że tak powiem, życie, bo z tych różnych światów stawał się jakby swoisty świat Mikuszewskich, czyli nazwisko mojej mamy, mojej babci, moich pradziadków. I myślę, że mama stąd właśnie wzięła taką potrzebę aktywnego działania i dostrzegania ludzi, dostrzegania człowieka i też sprawiania, żeby życie w mieście, w którym się mieszka, żyje, pracuje, było po prostu kolorowsze, piękniejsze, bardziej kreatywne. Czy to przeniosło się na was jako synów, ten sposób życia? Nie wiem, czy to się przeniosło, bo ja na razie jeszcze jestem w tym wieku, że nie chciałbym dokonywać jakichś takich wielkich, głębokich analiz, ani też takich refleksji. Myślę, że to może nastąpi za jakieś, nie wiem, 10-20 lat, zobaczymy. Ale pewnie tak, no bo przecież życie naszej mamy zawodowe, one w pewnym momencie, zwłaszcza jak mama zaczęła być kierownikiem domu dziennego pobytu, miała też taki pomysł, abyśmy my sami jako rodzina w tych ważnych na przykład uroczystościach tej placówki uczestniczyli i tworzyła w ten sposób pewien rodzaj w ogóle dużej rodziny. Dla tych ludzi, dla tych podopiecznych w czasie takich uroczystości bardzo rodzinnych, jak na przykład Wigilie, jak wspólne opłatki, kolędy, spotkania wielkanocne, czy jakieś obchody, powiedzmy, rocznicowe domu, fakt, że my również uczestniczymy w tych wydarzeniach, sprawiał, że ludzie się czuli rodzinnie. To znaczy słowo dom nagle zyskiwało to prawdziwe znaczenie. Ten dom dziennego pobytu nie był tylko placówką, ale naprawdę stawał się domem. Więc to przenikało do naszego życia po prostu. Później oczywiście działalność mamy w Towarzystwie Przyjaciół Opola. Ona też akurat tu z innej strony dzieliła się z nami pewnymi swoimi tutaj przemyśleniami, doświadczeniami, przeżyciami związanymi z tym, co robiła na rzecz Opola, Towarzystwa Przyjaciół Opola, Kamertonu i tych inicjatyw, więc to pewnie było obecne i myślę, że gdzieś jest taki w nas gen, no chyba wystawa też o tym świadczy, że chcieliśmy jakby poszerzyć, powiedzmy, horyzont patrzenia na mamę i stworzyć coś, co jest właśnie stworzone dla mieszkańców. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.